Witamy w Sprawach Przyziemnych. Na tym kanale sprawimy, że nauki o Ziemi przestaną być tajemnicą. Dziś opowiemy Wam o kamieniu. O kamieniu, a być może o skalę, bo tak naprawdę to, co przeciętny człowiek nazwie kamieniem, dla geologa jest skałą. Skałą, o której można mnóstwo interesujących rzeczy opowiedzieć. Znajdujemy się na terenie kampusu uniwersyteckiego, gdzie między innymi znajdują się pomieszczenia Instytutu Nauk Geologicznych. Elewacja budynku jest między innymi wykonana z piaskowca, który widzimy tutaj. Jest to skała osadowa. Jak wiecie, generalnie skały występujące na Ziemi możemy podzielić na trzy podstawowe rodzaje, mianowicie skały magmowe, skały osadowe i skały metamorficzne, o których więcej szczegółów dowiecie się za chwilę. Znajdujemy się na terenie klatki schodowej gmachu głównego Uniwersytetu Wrocławskiego. Zdjęcia w tle pokazują stan obecny obiektu i stan zastany po II wojnie światowej, ukazujący znaczne zniszczenia. Oglądając wystrój kamieniarski, musimy być świadomi, iż to, co widzimy dziś, w znacznej mierze może stanowić efekt działań konserwatorskich w trakcie odbudowy gmachu. Posadzkę, którą tu widzimy, wykonano z odmiany czarno-szarej marmuru, który prawdopodobnie pozyskano w Przeworonie, oraz z odmiany biało-szarej marmuru, który pozyskiwany jest w Sławniowicach. Złoże, które się tam znajduje, jest jedną z najstarszych skał pozyskiwanych od wieków do celów kamieniarskich. Z marmuru sławniowickiego wykonano m.in. epitafia XIV-wieczne, w tym proboszcza Hermana w Kępnicy koło Nysy. Skałę tą również możemy obserwować w rotundzie panoramy racławickiej we Wrocławiu. Jesteśmy w gmachu głównym Uniwersytetu Wrocławskiego przed wejściem do auli Leopoldina. W posadzce możemy zaobserwować dwubarwne płytki wykonane z marmuru. Tutaj należałoby zdefiniować, czym różni się marmur w ujęciu geologicznym od marmuru w ujęciu kamieniarskim. Mianowicie w ujęciu geologicznym marmur jest to skała węglanowa, która powstała w wyniku oddziaływania wysokich ciśnień i temperatur na tak zwany protolit, również składający się z minerałów węglanowych. Natomiast w ujęciu kamieniarskim marmur to skała węglanowa. Termin ten obejmuje zarówno marmury metamorficzne, jak i wapienie. Obie odmiany skał ze względów technologicznych przyjmują doskonale Boller. Znajdujemy się w auli Leopoldina, która charakteryzuje się bardzo bogatą barokową szatą czy wystrojem. Możemy tutaj podziwiać między innymi piękne dekoracje stiukowe, natomiast my nadal będziemy się skupiać na kamieniu czy też na skale. Między innymi w podłodze możemy obserwować tak zwane posadzki wazowskie, inaczej nazywane lapis eticum czy też posadzką szwedzką, które wykonane są z tak zwanych wapieni ortoceratytowych. Nazwa wapienie ortoceratytowe pochodzi od występujących w tych skałach głowonogów, a nazwa posadzki wazowskie, posadzki szwedzkie od panującej w Polsce dynastii Wazów w latach 1587-1668. W czasie panowania dynastii Wazów sprowadzali oni do Polski nasze wapienie, które przypływały na pokładzie statków. Statki te wywoziły z portu gdańskiego zboże, natomiast wracały z kamieniem jako balastem, który następnie był obrabiany w Polsce i trafiał do różnych obiektów sakralnych. Wapienie ortocerasowe pozyskiwano na Wyspie Bałtyckiej Olandia. Występują one w złożu w dwóch odmianach, w odmianie szarej i w odmianie czerwonej. Tak wydobywane skały, wstępnie obrabiane na wyspie, trafiały do portu gdańskiego, gdzie finalnie obrabiane na terenie Polski posłużyły do wykonywania widocznej tutaj
posadzki, tworzącej charakterystyczną mozaikę biało-szarych i czerwonych płytek. Będąc w gmachu głównym Uniwersytetu Wrocławskiego, trudno pominąć fontannę z Szermierzem. Obiekt ten powstał według projektu Hugona Lederera, został postawiony w 1904 roku. Projektant ten między innymi również zaprojektował monumentalny pomnik kanclerza Bismarcka, którego możemy podziwiać w Hamburgu. Bliźniacza figura Szermierza znajduje się również na Zamku Czocha oraz na terenie obiektu sportowego w Leverkusen, którego fundatorem był ówczesny dyrektor koncernu Bayer. Fontanna z Szermierzem została wykonana z marmuru, a tak naprawdę pod względem geologicznym z wapienia, który wydobywany jest w okolicach Salzburga w Austrii. Zakończyliśmy naszą wycieczkę i krótką opowieść o kamieniach, skałach w budynkach Uniwersytetu Wrocławskiego. Jeżeli Wam się odcinek podobał, zachęcam do lajkowania i subskrypcji kanału, a także do zadawania pytań.